Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemo Przemek. Witamy Was w kolejnym odcinku Kawy. Rozmówek. I planszówek. I w tym tygodniu na naszym kanale nie pojawiło się nic, żaden filmik z nową grą. Dlatego, że pojawią się dzisiaj dwie. Co najmniej dwie i mnóstwo newsów merytorycznych dzisiaj w ten sobotni poranek mamy z Wami, więc podkręćcie swoje internetoodbiorniki i zostańcie z nami. A więc słuchajcie, kochani widzowie, w zeszłym tygodniu można powiedzieć, że podjęliśmy pierwszą próbę takiej wspólnej zabawy. Pytanie o planszówkę i ja wyczuwam Wasze odpowiedzi. I Łukasza grillowanie. Tak bym to i dzisiaj nazwał. To kontynuujemy, rozumiem, tak, Przemysławie. Będę Cię grillował dalej, tylko proszę Cię przyznać, czy czytałeś komentarze. Nie czytałem. I właśnie to jest w ogóle to jest problematyczne w tej formie, bo normalnie to ja jestem poukładany w tym, o czym mówimy w kawie, a tak nie jestem i po prostu wchodzę zupełnie z marszu. Ja Ci mogę nawet zdradzić know-how, w jaki sposób ja zdobywam te informacje, bo na przykład komentarze jest 100 albo 200 i ty myślisz, że ja wszystkie przeczytałem? Ctrl F robisz, tak? Robię pierwsze tam powiedzmy 50 komentarzy czytam i to, co już się naprawdę powtórzyło mocno, to wtedy Ctrl F. Dziękuję, Przemo, że sprzedałeś mi to know-how. Więc słuchajcie, drodzy widzowie, kochani. Ale dlatego chciałem tylko powiedzieć, że to nie zawsze jest idealne, dlatego mówiłem, że jest jakiś zakres błędu, bo niektórzy mogą zrobić literówkę w grze. Prawda? Nasza maszyna sprawdzająca Ctrl F i tutaj jest to darmowo się podzieliliśmy z Wami technologią. Tak. To nie zawsze wychwytuje wszystkie Wasze odpowiedzi. Tak, więc proszę pisać poprawnie i nie odmieniać nazw gier przez przypadki. Więc kochani widzowie, drodzy, dzisiaj zaczniemy poranek od ogłoszenia, którym jest i wyjaśnienia może. O, właśnie, bo ja zgubiłem wątek. Nie pojawiła się żadna nowa gra w tym tygodniu, co się między innymi wiązało z tym, że po prostu byliśmy przytłoczeni pracą związaną z Kickstarterem. Dokładnie. Kończył się Kickstarter w Tytanów w ten czwartek i też jesteśmy równolegle w trakcie wysyłki dodatkowych rzeczy związanych z Valhallą, wysyłki zeszłorocznej Valhalli. I no po prostu to jest duże wyzwanie. My wysyłamy tą grę w świat i to nie jest tylko i wyłącznie, jak wiesz, Enter, tak? Tylko Control, Shift, Enter. Enter. Nie, to jest naprawdę dużo walki. No teraz dzisiaj z rana na przykład dzwonił kurier z Francji, że on nie może człowiekowi w Francji dostarczyć paczki. I tego typu rzeczy jest. A Valhalla przecież wsparło prawie 3000 osób, więc możecie sobie spróbować wyobrazić, że jest dużo rzeczy. I przepraszamy, ale już jesteśmy z Wami teraz. Tak. Więc Łukasz, zakończyła się kampania na Kickstarterze. Tak. I na początek tak z lotu ptaka. Sukcesem czy porażką? No zdecydowanie sukcesem, ponieważ gra się po pierwsze ufundowała, to jest po pierwsze, a po drugie ufundowała się ze sporą górką. Tak. I po trzecie dodaliśmy bardzo dużo dodatkowej zawartości, czy to poprzez takie stretch goale, że tak powiem, finansowe pod tytułem pieniądze zebrane, czy to poprzez stretch goale takie bonusowe, czyli po prostu fajnie, że jesteście z nami. Oto dodatek Monumenty, gdzie będzie 15 żetonów i 15 kart. Boom. Super. Czyli zasadniczo wspierający Tytanów na Zagram w to mogą być bardzo zadowoleni, ponieważ ich pudełko się sporo poszerzyło. Oczywiście to zawsze subiektywne, ale moim zdaniem jest tu dużo powodów do zadowolenia dla wspierających Tytanów z Polski. No przede wszystkim dla nas, jako dla firmy. No jesteśmy wdzięczni wspierającym z Polski, wspierającym teraz na Kickstarterze. Zbieramy teraz to wszystko, od nowa musimy pewne rzeczy wycenić i rozplanować sobie horyzont, ale wszystko wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą grę. Dobrze, to ile pieniędzy zebraliśmy w funtach, czy w dolarach, powiesz, czy w złotówkach? Funtach. Samym Kickstarterze, tak? Tak. No już sprawdzam, żebym się nie pomylił dokładnie. 148 814 funtów. Ciekawe, ile to jest w złotówkach. No funt, 5 tak złotych. To ile to będzie? No 590 tysięcy. No, 590. Coś takiego. 500, pół bańki. Pół koła. Pół bańki. No i do tego dochodzi, to jest w Polsce zabrane, no ale oczywiście to
warto podkreślić, że to nie są pieniądze, z którymi ja teraz gdzieś uciekam, tak, tylko... Na Bermudy. Tylko no po prostu w dużej mierze to są pieniądze, które są związane z tym, żeby tą grę tak, po prostu wydrukować. To prawda. A to co... I jakby dokończyć dużo pieniędzy już to było włożonych, a to co jest na górkę, no to po pierwsze nasze wypłaty, a po drugie, no bo z tego się utrzymujemy, no i też po drugie, w zależności od tego, jak tam wszystko to wyjdzie, może szansa na jakieś inwestycje w kolejne rzeczy. Ja zdradzę wam z totalnej kuchni i zaplecza, że w ramach świętowania dzisiaj kampanii Kickstartera Łukasz zabiera mnie do Maca. W sensie całą firmą idziemy do Maca. No, całą firmą idziemy do Maca, to prawda. No warto też podkreślić, że ten okres Kickstarterowy to stresujący jest bardzo ogólnie. To dzisiaj troszeczkę oddychamy z ulgą wszyscy w firmie, że to już jest za nami. Dla przykładu, wczoraj równolegle z nami szła kampania, to jest przykład. Przykład. Równolegle z nami szła kampania gry, która wyglądała bardzo spoko i zbierała więcej od nas, ludzi, prawda? I wystartowała tego samego dnia. I miała się skończyć, dzisiaj jest piątek, czyli dzień po Tytanach. I dzień przed końcem, czyli w dniu naszego zakończenia kampanii, oni ją skancelowali. Pomimo tego już mieli zebrane bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo ludzi. Czyli oddają ludziom hajs. No to Kickstarter im oddaje, tak. Albo Kickstarter i no bo nie, te pieniądze zabiera. Są jeszcze nie, gdzieś jeszcze tam nie zabrane. Zamrożone. I jaki powód? Powiedzieli, że chcą wrócić za parę miesięcy z tą grą z powrotem. Mm-hmm. Powód ogólnie, że jakby gra się nazywa Day. Ja wspominam o tym nie dlatego, że ja życzę źle konkurencji, tak. Nie, bo my mamy bardzo dobre relacje z wydawcami wieloma. Na przykład, w ogóle jak to już wspominałem, na targach rozmawiałem z kilkoma wydawcami, którzy kickstarterowali swoje gry. Więc i oni bardzo przyjacielsko do nas podchodzili sami. No. Czyli wrócą z tytułem. A ci Day chce. No to jest przykład tego, że ten Kickstarter naprawdę to jest wyzwanie, gdzie u nas też była walka, można powiedzieć, i jakby te dodawanie nowych rzeczy, odpowiadanie na sugestie. Tak. I to wszystko wymaga jakiejś tam pracy. No i oni powiedzieli, że jakby ich wizja na grę, to co chcieli zrobić, jakby do ludzi nie przebiło się, tak w skrócie. I chcą wrócić i pewne rzeczy chyba narysować od nowa, przedstawić od nowa. Napomijając, myślisz, koszty ich pracy związanych z tą kampanią, albo nie, wiesz, tracili pieniądze, nie? Oni tracili pieniądze. Ludzie się wycofywali ze wsparć przez ostatnie kilka dni, wypisywali się ponad tydzień już. No tak, ale sam fakt tego, że płatności zostały pobrane, trzeba im oddać, no to jest to jakiś koszt, który oni muszą ponieść obsługi tych płatności. Nie, to Kickstarter sobie bierze tą kartę. Tak, tak, tak. No ciekawe, ale to ja mam pytanie, Łukasz, takie. Oczywiście zaraz przejdziemy w ogóle do gier i grillowania konkursowego. W Stanach jest inna godzina niż tutaj. Tak. Mocno inna. Tak. Jakieś 7 do 9 godzin. No 6 do 9 chyba. Tak, coś takiego. No to teraz, jeżeli ta kampania nasza na Kickstarterze trwała sobie te kilkanaście, kilkadziesiąt dni, tak. No to zasadniczo jak my spaliśmy, to tam ludzie wspierali. Czy to oznacza, że wy musieliście być w jakiś sposób czujni w nocy? Czy mieliście warty? Dzisiaj nie śpi Łukasz, później ty, później ktoś tam? Nie, no w sensie zazwyczaj było tak, że rano budziliśmy się do jakiejś rzeczywistości. Ja myślę, że my przynajmniej tak nie działaliśmy. Może są wydawcy w Polsce, którzy pomimo tej różnicy czasowej siedzą całą dobę. Może w ogóle są wydawcy, bo wiesz, jak ktoś robi ze Stanów, to ma wspierających z Europy też. Tak. I oni też wtedy piszą w trakcie. Więc pytanie, gdzie jest ta granica? Można byłoby zatrudnić kogoś na pewnie 24 na godzinę, żeby siedział, odpisywał. Tak. My odpisywaliśmy falami, ale często było tak, że wieczorem coś się pojawia i teraz, czy teraz wieczorem odpowiadamy na coś, wieczorem, już pisząc, nie w firmie rozmawiając, tylko pisząc już do siebie na Messengerze, czy coś odpisujemy, czy nie. Myślisz, że ludzie mieli świadomość tego, że my Polacy mamy inny czas, czy raczej... Nie wiem, czy ich jakoś bardzo to interesuje. Nie? W sensie ja też myślę, że my nie mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji, że się coś takiego wielkiego wylało, typu prawda, jest jakiś duży błąd i musimy coś dużo mocno tłumaczyć. Nie było tego typu sytuacji, ale no na pewno ludzie chcą, żebyśmy im odpowiadali i reagowali na ich sugestie, próbowali je implementować, więc to jest rzeczywiście takie, no też tak życiowo niehigieniczne są te kampanie, że wieczorem wciąż jesteś trochę w pracy i się budzisz rano 6, prawda, i gdzie jesteś? No już jesteś w pracy, już ludzie, tam ci ludzie właśnie, wiesz, kładąc spać ci coś napisali. Czyli nie tylko ty odetchnąłeś z ulgą, ale też twoja żona i wszystkie dzieci.
Miejmy nadzieję. Chociaż już wczoraj, w tym ostatnim dniu kampanii, byłem wcześniej w domu, żeby być z dziećmi, potem wieczorem usiadłem do komputera jeszcze oczywiście, okay. ale no... To moje ostatnie pytanie kickstarterowe. Tak. Czy ty masz dostęp do statystyk na zasadzie wsparło tyle i tyle Amerykanów, tyle wszyscy mają do tych statystyk. Meksyku i tak dalej. Wszyscy mamy, tak? W sensie... No poza mną, no bo ja tam nie wszedłem, ale to jaka jest najliczniejsza grupa? Amerykanie. Nie muszę sprawdzać. Nie muszę sprawdzać, że to są Amerykanie na pierwszym i na drugim to pewnie będą Niemcy. Tak jest. Tak? No rozkład mamy tak zwany typowy, czyli Amerykanie na pierwszym, na drugim Niemcy, na trzecim Francja, czwarte Wielka Brytania, potem Włochy, potem Kanada, potem Hiszpania, potem Australia i uwaga, potem Polska. O, ciekawe. Dziękujemy za wasze wsparcie. A jaka jest różnica między Ameryką a Niemcami? 647 osób Ameryka, 255 osób z Niemiec. Okej, czyli tam jest duży przeskok. Tak, duży. No, Amerykanie... 30-40, aż do 50% mogą kampanii zagospodarować sami. Ciekawe. Tak bywa. Ciekawe. Ciekawe w ogóle, czy w Stanach też są jakieś takie duże targi gier planszowych, takie wiesz? Tak, Gen Con na przykład, jeden z największych na świecie. I są większe niż Essen? Chyba Essen jest większy, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających, ale jakby rynek amerykański jest ogromny. Ja się chyba jednak nie znam na grach. Tak sobie myślę czasami, Łukasz. Ale z drugiej strony w Chinach pewnie są, wiesz, takie targi gier planszowych, że tam... Nie, to się... Strzelam. Nie ma. Strzelam. Chyba nie ma jeszcze. Nie ma? Ale rynek też jest rosnący. No, jest dużo wydawców, fabryk i... Tak. No dobrze, Łukasz, więc Kickstarter, twoje życie dzisiaj rano, twoje życie dzisiaj rano w Lidlu. A, bo chcesz, żebym ci powiedział, jak się działa aplikacja? Nie, bo wiesz co, wiecie co, drodzy widzowie, rozmawialiśmy właśnie z Łukaszem dzisiaj rano i też, no Kickstarter to jest jeden temat, ale jest też Black Friday. A, no właśnie. Drodzy widzowie, możecie im napisać dzisiaj nam, jaką najlepszą ofertę na Black Friday znaleźliście. Tak. I co tam kupiliście na Black Friday? Ale czy to jest pytanie konkursowe? Nie, to jest pytanie po prostu z ciekawości. Oprócz. Ale też pytanie, czy wam się udało uniknąć jakiejś ściemy Black Friday'owej. Bo wiesz jak wygląda często Black Friday. Że cena jest, no tak. Że zawyżona i potem zniżamy do normalnej 10%. Tak zwanej, prawda? To jest jedna rzecz. Ja dzisiaj znalazłem na Black Friday'u słuchawki 5 zł drożej, niż kupiłem je parę miesięcy temu normalnie w życiu, tak z buta. Tak. Ja słyszałem, że niektóre sklepy w ogóle są dzisiaj otwarte od 6, 7, nie? I po prostu, wiesz, nie wiem, może faktycznie ktoś przyjdzie o tej godzinie, nie znam się. Może ale dzisiaj w Macu jest jakiś Black Friday. Może jest. No bo myślę, że wszędzie jest Black Friday, Łukasz, po prostu wszędzie. Ale zastanawiam się, czy nasi widzowie na przykład też doświadczyli, czy w ogóle Polacy jakoś bardzo doświadczają jakichś takich, wiesz, zamieszek, przepychanek, gdzieś tam, wiesz. No wiesz, jak rzucą gdzieś jakieś kroksy w Lidlu, prawda, takie sytuacje. Albo telewizory. Telewizory gdzieś rzucam, stówkę taniej. Ciekawe. Oczywiście nie szanujemy wszystkich, którzy walczą o zniżki, bo zniżka nie jest szanujemy. Zniżka. Szanujemy. A, bo powiedziałeś nie szanujemy. Nie, chciałem powiedzieć, że nie znieważamy. Przecina. A, okej, okay, nie znieważamy. Okay. Ale zmieniłem jakby nie składnie. Dobrze, rozumiem. więc nie czujcie się urażeni, ja też lubię polować. Dzisiaj rano byłem w Lidlu a propos właśnie Black Friday'a. No i jaki byłem zadowolony, że z karty Lidla mojej jakieś dwa bonusy wjechały. Tak. Kilka bonusów takich zwykłych. Naprawdę, ja nie jestem... Ja lubię szukać promocji w Lidlu i w sklepie. Fizyczną satysfakcję. Ale nie zawsze taką. A dzisiaj tak już przy kasie z dwójką dzieci jeszcze byłem i tak pakuję i po prostu widzę. To były udane ale zakupy. Mi się udało. Ale mi się udało. Ponad 200 zł. A zbierasz nalepki na książkę dla staruszków? Zebrałem nalepki z poprzedniej serii i one się przeterminowały, a teraz miałem podtąd i mam książkę o zdrowym żywieniu starszych osób. No. A to ja zbieram, to jestem to. No, ale... Tak, a też dzisiaj 3 w Lidlu porzuciłem. Czy to książki, czy nalepki? Nie, 3 nalepki. To się, ja zbieram to i nie, w sensie nie przeczytam jej, raczej nikomu jej nie dam, ale wiesz, chodzi o to, że... Więc Przemysławie i drodzy widzowie i Lidlu, drogi nasz, jeśli Polski chcesz być naszym partnerem naszych filmów, bardzo byśmy chcieli tego. Ekspres do kawy w świeże krosanty Lidla. Z taką posypką czekoladową. Z drugiej strony my też słowny ninja w Lidlu. Jak znacie kogoś z Lidla, odezwijcie się. Tak. Napiszcie do nich, że świetny program internetowy z Lidl ogromnymi zasięgami. Lidl to jest mój ulubiony sklep polski. Że w Polsce. Tak. Wchodzisz i masz kupony i klikasz aktywuj kupon. Ja już aktywowałem. Widzisz? Tak. Pepeł. I mógłbym sobie to aktywować na papier. A nie, kupon będzie dostępny dopiero 30 listopada. Już mnie zapowiadałem. I potem klikam karta i tak działa karta. I podchodzę do pani. Plip.
bardzo, no, to jest mądre. Ja lubię, jak są zniżki jakieś takie konkretne na produkty, a nie zniżki, żeby kupić sobie pluszaka. No, ja nie potrzebuję pluszaka. No. Ale jak zdobędziesz, to wiadomo, czyim dzieciom dasz. Twoim. Więc dzisiaj, drodzy widzowie, zanim przejdziemy do pytania, jakie w ogóle było pytanie? Gry najbardziej stresujące? Gry, które najbardziej stresujące, emocje wywołujące. Czyli dzisiaj mówimy o grach, które wywołują emocje. O, to nawet tak zatytułujemy. Kickstarter i... Slash lead. Najlepsze, slash... najlepsze emocjonujące gry. Slash ryzyk, fizyk, tak. Edycja Memlina. Slash sonar od Fox Game. Tak. Więc widzowie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony grą Ryzyk, fizyk, edycja Memlina. Czy to jest dodatek, czy to jest osobna gra? To jest osobna edycja. Mm. Widzowie, w dwóch zdaniach, jeśli nie wiecie, czym jest ryzyk fizyk, to jest bardzo dziwne. Ale, to dziwne. Ale szanujemy wciąż Was i zachęcamy, żebyście się dowiedzieli. Jest to gra, w której mamy obstawianie. Nie. Tak. Nie. Co się obstawianie odpowiedzi, a potem obstawianie pieniędzy. Prawda? Tak. Tak to można powiedzieć? Czyli jest pytanie. Pytanie jest tak zwane z czapy. Możesz jakieś przeczytać. Czy jest różnica między żółtym a niebieskim w poziomie Tak, niebieski to jest odpowiedź, a żółty to jest pytanie. Dobrze, no to pytanie brzmi. Ile centymetrów miał najwyższy pies świata? Wysokość w kłębie. Gdzie jest kłąb psa? No tutaj. Myślisz? Nie wiem. No dobrze, no. Najwyższy to jest 1,80 m. Księga rekordów Guinnessa. Uwaga. 111,8 cm. Czyli niemiecki Zeus żył 5 lat, mieszkał w Stanach. 111, to jest sporo całkiem, 111, kurczę. I my właśnie zagraliśmy w coś innego niż w Ryzyk Fizyk. Tak. Bo w Ryzyk Fizyk normalnie czytamy pytanie, wszyscy tak. Gracze dają odpowiedź, kładziemy je i później je obstawiamy. Ale uwaga, Przemysławie, wiesz co... To ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy wyprostowali, że niebieskie to są osobne pytania. Co? To jest też pytanie, a to jest niebieska odpowiedź. Aha, w tym sensie, że jest strona, okej, okay, że są dwa rzędy tak. Pytań, ale to jeszcze tak. Jest z drugiej strony. Wyprostowaliśmy to. Więc Przemku, bo ty się skupiasz na pytaniach, a ja tak. Mam ci opowiedzieć o ryzyk fizyk familijny. I czy ono wygląda inaczej, jeżeli chodzi o mechanikę? Zadajemy pytanie, tak. Obstawiamy, kładziemy odpowiedzi po kolei. Jeden to jest najniższy, czyli to jest takie, wiesz, zero takie trochę, prawda? I potem tu będzie, nie wiem, 5, 10, 60, 1000. Tu będą odpowiedzi nasze. No nasze wpisane. I później obstawiamy po prostu dwoma pionkami. Ale odpowiedzi w wersji liczbowej one są zawsze? No zawsze liczba. Zawsze liczba. Mogę być po przecinku, ale zawsze będzie wyższe niż jeden. Okay. I obstawiamy, mamy dwa pionki. I zasada mówi, że robimy to naraz, ale ja jeszcze mam pomysł na zasadę taką domową, czyli komu najgorzej idzie punktowo, nie, najlepiej idzie punktowo, czyli wygrywający pierwszy wchodzi. Okej, okay. Dobrze, no to zagrajmy, Łukasz, bo to jest 2 sekundy, zróbmy sobie jedno pytanie. Ale we dwóch się nie da grać tą grę przecież, Przemysławie. To jest od 3 graczy do 10. I tylko kończąc ci dopowiem, wiesz, dlaczego ta wersja mi się podoba? Dlaczego? Nie dlatego, że ona używa ikonek z lat 90. A, bardzo fajnie. No nie wiem właśnie, czy fajnie, ale no... Mi się podoba. Ale dlatego, że nie ma... że tu, bo jak obstawimy, to duży pionek trafiony daje 2 punkty, mały trafiony daje 1 punkt, prawda? I moja trafiona odpowiedź też 1. I sobie tutaj zaznaczamy punkty. Punkty. Czyli uproszczone jest to, co jest pieniędzmi. Tak. Ogólnie fajne jest to obstawianie w ryzyk fizyk, takie kasynowe. Z drugiej strony ono prowadzi bardzo często do takiej podobnego zakończenia gry, gdzie... Sam ryzyk fizyk jest super, ale czasami jest pod koniec poczucie, że my tak naprawdę już nie gramy na poważnie, bo i tak wiadomo, że ktoś tam wchodzi i obstawia 2 najlepsze odpowiedzi i nas wytnie. A tutaj jest walka do końca. Oczywiście jak ktoś odskoczy, to odskoczy. Ale podoba mi się to, że jest to uproszczone, mam mocniejszy strzał, jakby słabszy strzał. Jedyne co bym chciał, to żeby było do 7, no bo jest do 10 osób, jak gramy parami tylko. No ale czyli zasadniczo jest to wersja, która ci się bardziej podoba od tej pierwszej, oryginalnej żółtej? Wydaje mi się, że ona mi się nie podoba bardziej, ale jest, to nie jest wersja, która jest po prostu prostsza i w związku z tym słabsza, co tak zazwyczaj bywa. Czyli że coś jest prostsze, to po prostu, szczególnie, że ryzyk fizyk jest już prosty sam w sobie. Tak. Pytanie moje. Tak. Czy ja mogę sobie wyciągnąć pytania z tego ryzyk fizyk i pomieszać z pytaniami z tamtego ryzyk fizyk i mieć wspólną pulę? Myślę, że możesz. Czyli to jest też jakaś podniesienie regrywalności obu gier. Jest też dodatek jeszcze, którego tutaj nie mam pod ręką. Taki malutki, zielony chyba. Który tam daje jakieś pytania takie dla dorosłych. Ryzyk fizyk edycja familijna polecam. Ja również polecam, bo naprawdę lubię. No to Przemysławie, jaką ty grę przyniosłeś? Oczywiście nie jestem zaskoczony, bo mówiłem już, że to jest sonar. Ale ja chciałbym, Łukasz, powiedzieć wstęp. Proszę bardzo. Wstęp jest taki, że
Nie wiem, czy ty, ale ja swojego czasu grałem w statki. I statki oczywiście, myślę, że, tak. Że mają różnego wydawcy. No bo to jest, jeżeli się nie mylę, gra na zasadzie szachy, warcaby, że ma różne edycje, tak. Różne wydawnictwa wydają. Ja mam statki takie, gdy mówimy o statkach, to mówimy, tak. Ja mam kartkę w kratkę, ty masz kartkę w kratkę. Tak. I na przykład ustawiamy tam podwójnego, potrójnego, tak, poczwórnego. Dokładnie. I próbujemy, i po prostu strzelamy. Tak. Pek, ja pek, jednocześnie pek. Próbuję... W sensie próbuję, na samym początku ustawiam je w taki sposób, żebyś ty nie trafił. Chcę sprytnie ustawić, tak. I potem strzelać. Ale strzelać i kto szybciej wykrwawi drugiego, ten wygrywa. Więc zasadniczo ja zawsze jak siadałem do statków, to bardzo lubiłem tą grę. Tak. I w momencie jak poznałem świat gier planszowych szerzej, tak. To wciąż miałem sentyment do tej gry, ale brakowało mi tego. Brakowało mi tam czego? Właśnie brakowało mi gry. Mięsa, brakowało mi gry, no tak. Ale potencjał był zawsze, moim zdaniem, w tej grze i niewykorzystany. Tak. Do dzisiaj, Łukasz, albo do jakiegoś czasu wcześniej, kiedy ta gra została wydana, gdzie powstała gra Sonar, która, i teraz nie wiem, czy się zgodzisz, odważną mam tezę. Spróbuj. Nie, na przykład, gdy rozmawialiśmy ostatnio o grze Hej, to moja ryba, tak. W porównaniu do gry, którą recenzowaliśmy. Minerały. Tak. To jest to jedna z kolejnych, jest to jeden z kolejnych przykładów, gdzie powiedzieliśmy, że to są dwie gry, które mogą leżeć obok siebie na półce. Tak. I wciąż ma to rację bytu. Tak. Gdy mam Sonar, tak. Nie potrzebuję statków. Absolutnie. Wyrzucam je do śmieci. Oddajesz komuś. Oddaję komuś, po prostu komu chcę zrobić miękki wstęp do tego, żeby kupić Sonar. Tak. Ponieważ to jest gra, która połyka w sobie cały mechanizm statków, tak. I dodaje dużo, dużo więcej, ale de facto nie zmienia tego, że to jest zupełnie inna gra. To są statki na sterydach. Fajnie. Ale wciąż w takich sterydach, gdzie są proste rzeczy się dzieją, prawda? Bardzo proste rzeczy. Więc to jest dokładnie to, czego ja chciałem w statkach zawsze, czego nie było, a co się właśnie teraz pojawiło. Tak, widzisz, bo... jakie to jest, Łukasz, że ktoś odpowiedział na moje nieme pragnienie. No, i to nie ktoś, tylko w Polsce Fox Games, a oryginalnie Matagot. Tak. 2 do 4 graczy, i to, żeby było też jasne, Sonar, ta gra, jest chyba uproszczoną, mniejszą edycją innej gry, która się o podobnym tytule, nie chcę przekręcić, ale ogólnie mamy tutaj 2 zespoły, lub jesteśmy w 2 graczy. No i teraz każdy z nas jest zarazem w grze 2-osobowej, oczywiście w grze 3- i 4-osobowej się dzielimy, tak. Rolami. Tak. Jest zarazem... kapitanem statku, jak i nawigatorem, który śledzi ruchy przeciwnika. Tak to się dzieje? Tak, dokładnie tak. Ja ci, Łukasz, rozłożę. Mamy bardzo fajną zasłonkę. Taką, i tutaj, jak zwykle dla naszych widzów, którzy słuchają nas przy gotowaniu, musicie sobie wyobrazić zasłonkę o szerokości 4 długości pudełka gry, czyli tak. Dłużą. Duży kawał kartonu się pojawił. Można ją sobie fajnie właśnie rozłożyć, dostosować tutaj do stołu. No i zasada jest taka, że na początku w ogóle... W ogóle nigdy byśmy, tak by the way, to w tym układzie takim, jak my siedzimy teraz, nikt by nie usiadł do tej gry. Prawda? Że w 100% tak. To by było tak postawione. Tak, dokładnie. I z czego to w ogóle, wiesz, siedzimy i ja z tobą, nie? I my tak. Kontra widzowie. Na live'ie na przykład. Ale wiesz, to jest o tyle, dlatego to jest takie duże. Nie zasłaniajmy, bo to i tak nie ma wpływu. Dlatego to jest takie duże, że gra jest dedykowana pod 4 osoby. Więc chodzi o to, żebyśmy się wszyscy zasłonili. Pisak mi zabrałeś. No, każdy z nas będzie, tak w dużym skrócie oczywiście, bo to jest kawa, a nie pełna recenzja. Oczywiście. W dużym skrócie, szczególnie, że nie robimy recenzji, bo bym sknęło się. Ja jestem kapitanem, a kolega lub koleżanka obok jest nawigatorem. Kapitan mówi, zaczyna gdzieś statek i jest tutaj na przykład. Prawda? Tak. I nawigator sobie tylko siedzi i zaznacza sobie dowolne pole na środku, bo on chce... Mamy 4 środkowe pole. Bo on chce śledzić drugi statek. I teraz jest mój ruch i ja mam do wyboru nawigacja i mówię, płynę do góry. Co się dzieje? Ja płynę do góry, zaznaczam sobie, że mi się podnosi tutaj energia, a Przemek, nawigator, zaznacza sobie też strzałką do góry na plastikowej tej pleksji. Tak. Czyli on nie wie, gdzie ja płynę, ale wie, że ja płynę do góry. Z tego punktu, który ja sobie wybrałem, i już sobie może zaczynać rysować. A jak ja potem powiem, płynę w prawo, o, to on mówi, no nie, to niemożliwe, bo tam jest wulkan. Tam nie mógłby wpłynąć, więc już na pewno płynie gdzieś indziej. I zaczyna kombinować. Mogę sobie przesuwać właśnie tą przezroczystą moją planszetkę. I teraz to jest to. I ja nie mogę też płynąć drugi raz w to samo miejsce, więc nie mogę zrobić tutaj ruchu lewo, potem dół, potem znowu w prawo, więc... Ograniczamy to trochę, ale jak zrobię akcję wynurzenia, to ja Przemkowi mówię, gdzie ja jestem,
ale sobie zmazuje wszystkie moje dotychczasowe ruchy. Czyli może czuję, że mu uciekłem, ale się zblokowałem. Tak. I tak jak powiedziałem, przy każdym ruchu dostaję energię i mogę ją wykorzystywać w kolejnych ruchach do innych rzeczy. Czyli albo robię nawigację w turze, albo wynurzenie, albo sonar. I jak robię sonar, to Przemek mi musi powiedzieć albo współrzędną, pionową lub poziomą tego, gdzie on się znajduje. Bardzo ważne to jest. Bo ja nagle zawężam sobie i jestem w jakiejś jednej tylko przestrzeni tego. Albo mogę zrobić ciszę, czyli za trzy energii zrobić ruch i nie powiedzieć, w którą stronę płynę. Mhm. Albo mogę za cztery odpalić torpedę. Tak. I torpedę mogę odpalić tylko w tym sektorze, w którym jestem. A mamy różne plansze. Ta akurat jest podzielona na cztery segmenty. To są takie, które wyglądają zupełnie inaczej. No i teraz ja mówię, strzelam na B2. A ja sam jestem tutaj. No i jak trafiłem Przemka, co jest bardzo satysfakcjonujące, żeby w tej grze kogoś trafić, bo to nie jest przypadek, tylko to są budowane emocje. Tak, i zbieranie informacji, wymiana tymi informacjami, więc to jest satysfakcjonujące, ale co ciekawe, twój strzał... Tak, też jest dla ciebie podpowiedzią. Też jest dla mnie podpowiedzią, bo ja już wiem, w którym ty jesteś sektorze. Czyli, czyli po pierwsze, żebym ja wystrzelił, troszeczkę mi to czasu zajmuje, to nie jest taka gra, że wchodzimy i ja mówię, dobra, B2, tylko pływamy, ja się ładuję i w pewnym momencie mówię... Dokładnie. Strzał. No właśnie to jest fajne, że w statkach zasadniczo my walimy na chybił trafił. I co ruch. Tak. No i ewentualnie podejrzewam, gdzie na przykład jakby statek rozmiaru 5, czyli na przykład największy, gdzie się mógł zmieścić, bo już wszystkie moje pola są pozajmowane. Tak. I to jest max gry. Tutaj ja podejmuję świadome decyzje, nie? Tak. Nawiguję, wynurzam się, sonar, cisza, niektóre czasami informacje dostaję dla siebie, ale jednocześnie odrobinę dostaje Łukasz, czy mi się to opłaca, czy nie. Podejmuję realne decyzje i podejmuję realne ryzyko. Tak, więc bardzo fajna gra, polecamy sonar. Rozgadaliśmy się, ale tak czy siak warto sprawdzić. Jest to lightowa taka, żeby sobie luźno, że tak powiem, lightowa, żeby sobie luźno. Prawda? Świetna wypowiedź, pełna głębi. Pozdrawiamy wydawnictwo Fox Games i przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszych rozmów. Czyli najlepsze gry według was, które wywołują duże emocje przy stole. Takie jest pytanie, tak? Tak, dokładnie. Słuchajcie, tydzień temu poszło mi słabo. Dzisiaj i tak idziemy do Maka, więc tak trochę niezależnie od tego, kto wygrał tydzień temu, nagroda jakaś się odpala. Tak, więc jakąś inną nagrodę, Łukasz, bo czuję, że musi to być od samego początku prawdziwa nagroda, prawdziwa nagroda niezmieniana w trakcie. Dobrze. Więc ja ci mogę powiedzieć, jaka jest skala konkursu, a później krakowskim targiem spotkamy się. Dobrze, jaka jest skala konkursu? Skala konkursu jest taka, że mamy podobnie jak ostatnio 5 miejsc, ale mamy dużo więcej gier. Ponieważ wiele gier zremisowało, więc już ci mówię, ile mamy gier. Policz gry po prostu i jakby ile muszę trafić. 10 gier i 5 miejsc. Rzeźnia. Więc teoretycznie może być ci łatwiej trafić. No, powiedzmy, ale jeżeli trafię, myślę, że jeżeli trafię 5 z tych, to będzie bardzo dużo. Mhm. Wtedy wygrywam. A jak nie trafię 5, to ty wygrywasz. No i moim zdaniem taka umowa. Nie, bo to jest w ogóle niemożliwe, nie? Bo ja nie jestem w stanie zrobić 5. Dlaczego? 5 gier, Łukasz? To się ty wciąż, bo wiesz, że pamiętaj, że to jest twoje błędne przeczucie, że ty sięgasz z wszystkich gier wszechświata, ale de facto pamiętaj o kluczu. Emocjonujące gry. To już nie jest cały wszechświat. A jak jest? A o co gramy? No właśnie, to jest dobre pytanie, Łukasz. O co gramy? O cheddary pikantne? Tak, może być. Lejsy, cheddary pikantne. Również pozdrawiamy, jeżeli ktoś zna Lejs i Lejs chciałby sponsorować. To jest odcinek, gdzie szukamy. Ale jakby nas chciał Lejs sponsorować, to tylko tym smakiem poprosimy. Bo nie, inne to... nie, ja lubię. No ja proszę nie obrażać fromaż. Nie, no fromaż to jest cebulka, jasne, no, ale no dobrze. Solone. Więc no masz... Pikantna papryka? Masz, na razie ci nic nie podpowiadam. Może jak ci pójdzie fatalnie, to zaczniesz coś tam podpowiadać. No. Gry, które wywołują duże emocje. Tak, mamy 5 miejsc. Mogę ci powiedzieć na początek, jaka jest skala punktów. Pierwsze miejsce to jest 10 odpowiedzi, później 8, 7, 6 i 5. No. Gry, które wywołują duże emocje. No dobrze, strzelamy. Twilight Imperium. Twilight Imperium. Tak czułem. Ja by się strzelę na pewno. Gry, które wywołują emocje. Ja ostatnio za dużo się jakby... Może Dawid wrzuci jakiś kalkulatorek... Imprezowe. Punktów, w jakiej jesteśmy sytuacji, że ty masz... Nie zawracaj głowy Dawidowi. Nie utrudniajmy sobie... Nie utrudniajmy sobie życia. No. Takie, co wywołują duże emocji? Poczekaj. Czyli to będą jakieś imprezowe gry.
I jakie gry imprezowe wywołują duże emocje, że są takie rzeczywiście emocje i stres. Kurczę, coś tak może Jenga albo... Czekaj. Coś gdzieś jest tu, czy coś nie, poczekaj, nie, bo ja szukam, ja bym sobie długopis wziął, wiesz, żeby sobie odhaczać ewentualnie, jak ty coś zgadniesz lub nie zgadniesz. Żebyśmy się nie pogubili zaraz. Nie pogubimy się, ja będę szybko strzelał w takim dobrze, razie. Dobrze, okej. Gry, które wywołują... Dobra, oczywiście, Valhalla. Ale był jeden głos. Jeden był. Mhm. No dobrze, no to idziemy za ciosem w takim razie. Nemesis. Ale były dwa, trzy głosy. Co się dzieje? To się dzieje? Trzy do jaja. No, czyli raczej... Taka sytuacja. Ale bo to jest ciężko... Skup się. Cały czas, wiesz, co to znaczy emocje? Ja sobie spełnę swoje emocje. Jakie ja miałem kiedy emocje w życiu? Każda gra jakieś emocje wzbudza, ale to chodzi o taki, wiesz, skrajne. Podekscytowanie skrajne, nie? Czyli Nemesis było, czy jak powiedziałem Nemesis, to też zaliczamy, że to w razie czego był Battlestar Galactica i to jest to samo? Czy to jest odpowiedź? Nie, teraz jest prośba o podpowiedź. W sensie, dobra masz jedno koło ratunkowe, traktuję to jako nieodpowiedź, ale to nie jest Battlestar. No właśnie, to o tym ale też było z dwa głosy były. Więc na razie Łukasz tak poniżej. Gdzieś tam. Czyli coś tam trafiam, to nie jest tak, że w ogóle powiedziałem. Na przedpolu jesteś tam gdzieś daleko, hasasz. Emocje, co wywołuje. No to party games, to jakie party games są, prawda? No to nie wiem, no. Time's up. Który ty miałeś trzy faule na razie? No. Czwarty faul. Ale Time's Up miało już sporo głosów, ale wciąż się nie zaliczyło, nie? Co się dzieje? Jaka jest sytuacja? Wiesz, ja potrzebuję tego pierwszego strzału. No właśnie, bo później jak poczujesz krew, to już wiesz, to już popłyniesz, no. No dobrze, ale... No Łukasz, no masz ostatni złoty strzał, Łukasz. No proszę cię, ja ci podpowiem tak, na pierwszym miejscu są dwie gry, tak. Na drugim miejscu jest jedna gra, ta misja podpowiada. Na trzecim miejscu mamy raz, dwie, próbuję trzy, cztery, pięć gier, później jedną i powiem ci tak, tam gry... Duże, dobra. Czy... Są gry duże i małe. Dobra, no to party i nie ostatnie, party. To spróbuję jeszcze jedną dużą. No. Twilight to był błąd. Game of Thrones. To jest pierwsze miejsce. Tak? Pierwsze miejsce, 10 głosów, ex aequo z czymś innym, ale gra o tron to było pierwsze miejsce. To kolejny strzał, jak już czuję krew. Robinson Crusoe. Drugie miejsce. Nie podejrzałem, myślałem o Robinsonie od początku. Robinson Crusoe to jest drugie miejsce, 8 punktów. Czyli na razie masz dwie zgadnięte i cztery porażki. Łukasz, no. Ale poszedłeś, kurde. No i to jest koniec. To jest koniec, no. Co jeszcze wywołuje emocje? Grillujemy. No nie, to jest, poczekaj, jest jakaś taka emocja, czyli że będzie może przygoda, że będzie trudna bardzo gra. Nie, może. A, Ghost Stories? Nie odpisuj. No jeszcze to przetrzymam, Łukasz, no. Ghost Stories. Nie. Pięć nie trafię. Czyli teraz już musiałbym iść 3-3. Musiałbym 3 odpowiedzi, teraz trafić 3 rzeczy. Niemożliwe. Czyli Time's Up nie było, tak? Ja strzeliłem już Time's Up. Przypomnę, tak. Tabu. No to... A tak to strzeliłem. Ale tabu było. To pokaż to jeszcze. Dla sportu, Łukasz. Strzelaj teraz po prostu. No. No nie, no bo już nie ma nawet w co strzelać. Jak już tak poszły party games. Podpowiem ci, wypowiedziałeś prawie tą nazwę, a nie powiedziałeś jej oficjalnie. Tak? No. A co powiedziałem? Jungle. A, Jenga. Jenga. Albo... Przepraszam. Mistakos? Ty, wróć. Jungle Speed i Jenga to nie jest to samo. Nie. To Jungle Speed. Jungle Speed? Tak. Pokaż. No poczekaj, bo już mówię. Jungle Speed na pierwszym miejscu było z grą o tron. A. Tak? No jest. Drugie miejsce Robinson Crusoe. Trzecie miejsce. A to Time's Up Jungle Speed? No dobra, no. Trzecie miejsce? Trzecie, ale chodzi o to, że Time's Up to jest osobna gra, tak? No. Jenga, no. Jungle Speed i Time's Up to są trzy gry. Robinson Crusoe, trzecie miejsce. Sheriff z Nottingham. A, no ale bym nie zgadł tego. Ex-aequo z sabotażystą. No można było. Ex-aequo z brzdękiem. Ludzie się stresują, żeby wiesz, brzdękiem? Żeby pójść i wyjść, zanim się skończy im czas. Naprawdę, dużo ludzi się stresowało brzdękiem. Ty, muszę ci zaliczyć jedno, bo jednak zauważyłem, że tu jest Time's Up. No i przegrałeś, nie? No nie, no bo jak? No... 3-3, a chciałem powiedzieć brzdęk. Dobra, to skończy. Jeszcze jedno mam jeden strzał? Jeszcze już zamotałem, no. Czyli jak teraz jednym strzałem trafię coś, co jeszcze nie padło, to wygrywam, a jak nie, to nie wygrywam. Mm-hmm.
Coś takiego, no wiesz, to musi być gra, która zarazem jest chodliwa, ale zarazem jest, czyli że jest na topie, że dużo jest na stole, teraz gramy w nią. Aha, czyli to będzie na przykład, no dobra, nie. Rising Sun? Nie, ale było jedno chyba czy dwa wspominki o Rising Sun. No dobra, trudno, poszliśmy dalej. Przegrałem. Czy był ten Time's Up, Sabotażysta, tak? Czwarte miejsce Avalon. Avalon, okej. Okay. Och, jakie to było, no, no dobra. Avalon jest bardzo. No ale to wiadomo, że wszystkie duże gry, gier wywołuje emocje. Tak. I ostatnie miejsce, piąte, tak. Po 5 głosów, i tu się zdziwisz, Łukasz, no. Tajniacy. No. Ale no. Bardziej się zdziwisz, Monopoly. Monopoly. Widzowie. Szanujmy się. Jaka jest sytuacja? Nie wpisujemy w konkursach żadnych. Tego słowa. Tego słowa. Nie, szanujemy oczywiście, jakby Hasbro nas chciało sponsorować. No i w każdym razie mamy na zwycięzczynię, która wygra gry pewne, jeszcze nie wiemy jakie. Tak, skontaktujemy grę, się. Napisz do nas mail na kontakt @ulkiego.pl. I zwycięzcą jest Ale Olsz. Ale Spacja Olsz. Proszę się zgłosić na kontakt@ulkiego.pl. Widzowie, dziękujemy wam za waszą uwagę. Tak się zgrillowałem. Tak ciebie zgrillowałem, że sam się zgrillowałem. Zgubiłem się. Także, no. No to jest zwycięstwo. Przemy, zapraszam cię do mnie na Cheddarami. Na Cheddary. Oczywiście po odbiór nagrody, ale jak już będziesz, to jakbyś przy okazji przyciął wykładzinę. Ja wiem. W tym samym momencie kupiliśmy sobie wykładzinę w Leroy, jakby Leroy chciał nas sponsorować. No i chodzi super. O to, że ja już mam know-how przycinania wykładziny i przyklejenia jej, Łukasz jeszcze nie. Ja kupiłem specjalny nożyk, no i po prostu sąsiedzka pomoc. Synergia sąsiedzka zachodzi. Dokładnie. No. Ja złapałem promkę, Przemo dzwoni, jak to złapać. Dokładnie, także. Widzowie, piszcie, co wam się udało na Black Friday'a zdobyć. Masz jakieś plany? Dzisiaj jeszcze wieczorem surfować, kupić coś po super zniżce? Wiesz co? Cyber Monday, Cyber Weekend. Jak już tak szastamy nazwami, to uderzam dzisiaj do Black Red White. Jakby chciał nas Black Red White sponsorować. Szafę, wiesz co? Potrzebuję szafę. I czuję, że będą jakieś promki. Dzisiaj. A po prostu tak. Idziesz w ciemno. Nie wiesz co, bo chodzi o to, masz też że ten kupon. Tak? Ja mam kupon ślubny do Black Red White, ale chodzi o to, że ja myślę, że też to tak działa. Ja bym tak myślał, jakbym faktycznie planował jakiś duży zakup w okolicach jesieni, żebym po prostu poczekał do tego Black Red White. Black Friday. Tak, dużo osób tak robi, że to nie jest tak, że nie planowałem nic kupować i jest ten piątek i po prostu Przemo, wydaje nie hajsy. Potrzebujesz szafy, usprawiedliwiasz sobie dzisiaj, chcesz dawkę dopaminy, bo sobie coś kupiłeś. Dopaminy, Łukasz. Ty już miałeś od rana w Lidlu taką dopaminę, że wiesz. Piszcie, do zobaczenia w następnym tygodniu. Piszcie. Hej. Cześć.